panienka w tym Panie, bardzo zręczna lekarka, więc chyba nie. Ale dziękuję. Dzień dobry Państwu. Z wielką radością w imieniu Stołecznej Estrady Towarzystwa imienia Fryderyka Chopina i Muzeum Łazienki Królewskie witam Państwa na kolejnym chopinowskim recitalu w ramach 60. już sezonu spotkań z muzyką Chopina, koncertów chopinowskich tutaj pod pomnikiem kompozytora w Warszawie. Od 1959 roku wierna publiczność przybywa tutaj niezależnie od warunków atmosferycznych, chociaż oczywiście zazwyczaj mamy tak wspaniałe jak dziś, by słuchać muzyki niewątpliwie najważniejszego polskiego kompozytora w wykonaniu znakomitych pianistów. Koncerty są finansowane przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, a sponsorem spotkań z muzyką Fryderyka Chopina jest Innogy Polska, natomiast partnerami są Lotto, Yamaha i Hotel Sheraton Warszawa. Życzymy Państwu niezapomnianych wrażeń, jednocześnie przypominamy o tym, by uszanować komfort słuchania muzyki przez innych, a także, na co uczulam szczególnie mocno, komfort artystów, którym przechodzenie tutaj czasem nieco przeszkadza i ich nieco rozprasza. Ladies and gentlemen, Stołeczna Estrada Fryderyk Chopin Society and the Royal Łazienki Museum in Warsaw, we'd like to invite you to a recital of the 60th season of the Chopin concerts. Tradition of this unique concert dates back to 1959. Every Sunday from the middle of May till the end of September, we meet here under Frederick Chopin monuments to listen to his music played by great pianists. Concerts are funded by the Warsaw City Hall. Meetings with Chopin's music are sponsored by Innogy Poland. Partners are Lotto, Yamaha, Sheraton Warsaw Hotel. Please do respect the location and comfort of others. We wish you an unforgettable experience. Szanowni Państwo, wiele się zmienia tutaj, także nie tylko pogoda pod pomnikiem Fryderyka Chopina, i dzisiaj mamy taką zmianę. Wiemy, że wiele osób przyszło na koncert pani profesor Bronisławy Kawalla, ale pani profesor jest niedysponowana i dzisiaj w zastępstwie wystąpi jej niegdysiejszy student Wojciech Pyrć, absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, a więc można powiedzieć, że duch pani profesor będzie tu pod pomnikiem Fryderyka Chopina obecny. Wojciech Pyrć rozpoczynał swoje pianistyczne kroki w wieku 6 lat w Szkole Muzycznej w Tymbarku. Później uczył się w Szkole imienia Zenona Brzeskiego w Warszawie, a następnie na wspomnianym Uniwersytecie Fryderyka Chopina, także w Warszawie. Wiele konkursów koncertował w tak ważnych, także dla Chopina, miejscach jak Filharmonia Narodowa, czy festiwal chopinowski w Dusznikach Zdrowia. A dzisiaj wykona dla nas oczywiście wyłącznie kompozycję Fryderyka Chopina. Już za moment opowiem Państwu o programie. Ladies and gentlemen, it was Professor Bronisława Kawalla to play today, but unfortunately she is a little bit ill and she will be replaced by her former student, great young Polish pianist Wojciech Pyrć, who graduated from Chopin University in Warsaw, and he will play for us the following program. He will start with ballet G minor, opus 23. Then we will hear waltz A flat major, opus 42. Two etudes, E major, opus 10, number 3, and A minor, opus 25, number 11. Then waltz A minor, opus 34, number 2. Etude C minor, opus 10. Very famous etude called Revolutionary, Prelude D flat major, opus 28, number 15, and at the end Polonaise F sharp minor, opus 44. Szanowni Państwo, pan Wojciech Pyrć dzisiaj debiutuje pod pomnikiem Fryderyka Chopina, tym bardziej trzymamy kciuki, a swój program skonstruował tak, by dać nam to, co lubimy najbardziej. Zaczniemy od przepięknej, długiej kompozycji ballady
Piemol, 23. Później będzie wiele słońca, zabawy i takiej atmosfery salonu w Balcu aż do roku 42. Później dwie etiudy zupełnie różne. Ta śliczna, pogodna Edur, trzecia z opusu 10. Po niej mroczna, zimowa, jak to niektórzy określają, zimowym wiatrem Amol, opus 25, numer 11. Później wrócimy do walca, walca Amol, opus 34, numer 2. Następnie ten utwór, który często Państwo pytają, etiuda rewolucyjna, czyli 12 z opusu 10, etiuda w tonacji c-moll. Następnie preludium deszczowe, które traktujemy o zaklinanie, by nie padało jednak, 15 z opusu 28. I na zakończenie, bardzo poważnie, pan Wojciech Pyrc będzie się z nami żegnał polonezem fis-moll, opus 44. Przed Państwem Wojciech Pyrc.